1 września po godzinie 10.30 policja otrzymała zgłoszenie o samochodzie marki Audi, które po uderzeniu w drzewo zawisło nad potokiem. Zgłoszenie potwierdziło się bowiem przy wjeździe do Jodłownika od strony Przełęczy Jugowskiej, auto uderzyło w drzewo. 40-letni kierowca Audi nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Na szczęście w pojeździe nie było innych osób, a mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci zastosowali pouczenie.